Czy można się języka niemieckiego nauczyć w 2 miesiące? Można. Spróbowałem tego. Jestem aktorem. I dlaczego się chyba chciałem nauczyć? No, żeby coś przeżyć, żeby mieć jakąś przygodę w życiu. Gdzie? Za żelazną kurtyną. I to była ta największa motywacja, która spowodowała, że kułem ile się dało, gdzie się dało. I pamiętałem, co wyczytałem o Schliemannie, odkrywcy Troi, że trzeba się uczyć dużo na pamięć. I wtedy te wszystkie regułki, gramatyka i tak dalej jakoś tak same przychodzą do człowieka. Ale oczywiście miałem też kurs języka niemieckiego w Euroschule w Monachium. Była pani z Goethe-Instytut, która poprawiała moją wymowę, bo dla aktora to bardzo istotne, bo wtedy uzyskuje się zupełnie inną osobowość, mówiąc innym językiem. Pytali mnie, dlaczego chcesz koniecznie mówić tak jak Niemiec, przecież możesz mówić ze swoim akcentem. A mnie właśnie bawiło to, żeby naśladować Niemca, żeby go zrozumieć. Wydawało mi się, że Niemiec inaczej się śmieje, inaczej płacze. Dla aktora to bardzo istotne. Więc, żeby tak naprawdę poczuć swój kontakt z widownią, nauczyłem się psalmów Dawida, biblijny tekst, który, taki monodram, grałem w Polsce w latach 80. I to było pierwsze zadanie. Otrzymałem tutaj od tłumacza, przyjaciela Jacka Burasa pewien schemat tego tekstu. Musiałem go uzupełnić, żeby to odpowiadało polskiemu tłumaczeniu Romana Bramstettera. I w ten sposób zapoznałem się z 12 różnymi przekładami Biblii, szukając odpowiednich tekstów. I zacząłem rozumieć, jak ten tekst może być różnie tłumaczony, jak jest pojemny. Otchłań może być i szeolem, ale może być także tą otchłanią, w którą padają ofiary Holokaustu. Bo tak wyraźnie ci tłumacze ze Stuttgartu przekładali z takimi skojarzeniami Biblię. I jest taki moment, w którym już nie wiesz, gdzie, jakim językiem myślisz. Nawet jeżeli myślisz z błędami gramatycznymi, to wiesz, że jesteś bardziej dosadny w tym języku niemieckim i szukasz potem, jak chcesz coś opowiedzieć kolegom, odpowiednika w polskim i wiesz, że są, okazuje się, rzeczy nieprzetłumaczalne.